Na całym świecie miliony ludzi posługują się telefonami komórkowymi, jakby towarzyszyły im one od zawsze. W przeciągu jednego pokolenia dokonała się rewolucja technologiczna, wpływająca na niemal wszystkie aspekty naszego życia, w tym także finanse. Mobilne zakupy. Na całym świecie bankowość mobilna przeżywa intensywny rozwój. W roku 2014 ponad 800 milionów ludzi na świecie skorzystało z bankowości mobilnej. Za 5 lat ta liczba podwoi się i przekroczy 1,7 miliarda. Mark Sommer obserwuje rozwój telefonii komórkowej od jej początków. Which means a lot of convenience for the users on the one hand, but also the mobile being a central element you really rely on. We have to make it ultra secure, ultra reliable, and it has to interface with all the different technology that's going to be out there. Meaning whether you want to control your personal drone or get into your car or actually identify yourself at the mobile payment. That is what has to be provided today. That's what we're working on every day. Telefon towarzyszy nam wszędzie, także w trakcie zakupów. Czasem są one koniecznością, czasem przyjemnością, ale jedno jest pewne, lubimy mieć poczucie, że udało nam się coś kupić w dobrej cenie. Aplikacje mobilne coraz częściej wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Geolokalizacja to proces określania geograficznego położenia fizycznych przedmiotów za pomocą GPS bądź adresu IP urządzenia. Pozwala stworzyć bazę najbliższych położeniu użytkownika miejsc wraz z ofertą obniżek. Niektóre firmy oferują specjalne ceny właśnie dla użytkowników aplikacji mobilnych. Jak jednak sprawdzić, czy obniżka faktycznie jest atrakcyjna? Tu z pomocą przyjdzie nam price grabbing lub comparison shopping. Price grabbing lub comparison shopping to zjawisko polegające na porównywaniu ceny danego towaru u jednego dostawcy z ceną tego towaru u innych oferentów. Mówiąc prościej, dzięki specjalnej aplikacji dostajemy jasną informację, w którym sklepie daną rzecz możemy kupić najtaniej. Mobilne okazje to część intensywnego rozwoju e-commerce, czyli handlu mobilnego. Za pomocą telefonu kupujemy coraz częściej. W 2014 roku rynek handlu mobilnego w Polsce był wart 1 miliard złotych, a już w tym roku ma osiągnąć sumę 2,5 miliarda. To oznacza wzrost na poziomie ponad 100%. To właśnie Polska przeżywa obecnie najbardziej dynamiczny rozwój handlu e-commerce w Europie.